Hej hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam rozwiązanie i omówię szóste zadanie maturalne z matury majowej 2023. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Liście jabłoni, podobnie jak innych drzew liściastych klimatu umiarkowanego, rozwijają się z pąków na wiosnę i są zrzucane dopiero jesienią. Naturalny proces zrzucania liści polega na rozwoju strefy odcinającej u podstawy ogonka liściowego. Auksyny są hormonami roślinnymi produkowanymi m.in. przez wierzchołek wzrostu pędu oraz przez młode liście. Postawiono następującą hipotezę: Rozwój strefy odcinającej liści jabłoni jest hamowany przez auksyny wytwarzane w młodych liściach. Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg doświadczenia przeprowadzonego w celu weryfikacji tej hipotezy. W doświadczeniu wykorzystano roczne pędy jabłoni z usuniętym wierzchołkiem wzrostu oraz naturalną auksynę kwas indolilooctowy IAA. Teraz czas na polecenie. Na podstawie przedstawionych wyników badań sformułuj wniosek na temat wpływu auksyn produkowanych przez młode liście, na rozwój strefy odcinającej liści jabłoni. Tutaj mamy schemat, na którym przedstawiono wynik doświadczenia w próbie pierwszej. Nie zastosowano auksyn, w próbie drugiej auksyny zastosowano i my właśnie ten wpływ auksyn mamy określić. Także na podstawie tego schematu możemy sformułować następujący wniosek auksyny produkowane przez młode liście hamują rozwój strefy odcinającej liści jabłoni. Przeanalizujmy kolejne polecenie. Przedstaw, na czym polega adaptacja w postaci zrzucania liści przed zimą u drzew liściastych klimatu umiarkowanego. W odpowiedzi uwzględni dostępność wody dla tych roślin w okresie zimowym oraz rolę liści w gospodarce wodnej roślin. I tutaj przykładowa odpowiedź: drzewa liściaste klimatu umiarkowanego zrzucają liście, co zapobiega transpiracji, za którą odpowiadają liście, co ogranicza utratę wody przez roślinę w okresie zimowym, gdy dostępność wody w glebie jest ograniczona. Mamy tutaj uwzględnienie dostępności wody w okresie zimowym. Ograniczona dostępność wody w glebie, i mamy też przedstawioną rolę liści w gospodarce wodnej roślin, czyli właśnie tą transpirację, która może nasilać utratę wody przez roślinę. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań naturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana Matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!